Witajcie! Od dawna wiadomo, że w pierwszej połowie XX wieku świat ogarnęła chęć tworzenia wielkich rzeczy. Trzecia Rzesza, w której rozmiary niektórych wydarzeń okazały się przekraczać granice dobra i zła, niestety w negatywnym sensie, od dawna uważana jest za rekordzistę gigantomanii. Wraz z zakończeniem II wojny światowej na terenie Niemiec nie zapomniano wcale o projektach maszyn ogromnych rozmiarów. Zmieniła się jednak sfera działalności. Gigantomania doprowadziła wówczas do powstania Wielkiego Pługa. Historia Ogromnego Pługa rozpoczęła się po wojnie, kiedy to do produkcji wprowadzono serię urządzeń o nazwie Mamut. W rzeczywistości firma Otto Meyer zajmowała się ogromnymi pługami już od momentu jej powstania, ale pełen rozkwit nastąpił po wdrożeniu programu rekultywacji bagien i nieużytków na terenach graniczących z Holandią, na zachód od Bremy. Przyjęto go w 1950 roku. Gigantyczne maszyny z serii Mamut produkowano od 1948 roku. Interesujący nas model Oldenburg pochodzi z 1960 roku. Po raz pierwszy wyjechał w pole w maju tego roku. Funkcjonował aż do 1972 roku razem z ciągnikami parowymi, które w połowie ubiegłego wieku wykorzystywano do prac rekultywacyjnych i melioracyjnych. Z pomocą Oldenburga przekopywano kanały na torfowiskach i glebach do głębokości 1,8 metra i szerokości 2,5 metra. Tam prowadzono odpływy wody. Ze względu na specyficzną rolę tego pojazdu, 28-tonowy pług ma symetryczny kształt. Jego lemiesze są od siebie niezależne, każdy porusza się w swoim kierunku. W konstrukcji wykorzystuje się także gąsienice zamontowane nie bez powodu wyżej niż koło. Koło porusza się po nieoranej ziemi, zaś gąsienica po pozostałej. Dzięki temu, jeśli koło wpadnie w bagno, bez problemu może się z niego wydostać. Nawiasem mówiąc, czasem do wydostania pługa potrzebne były dwa albo nawet cztery traktory. Ciągniki nie poruszały się po bagnie, a po zboczach. Pług znajdował się po środku, przypięty do wyciągarki. Dziś nie każdy może zrozumieć motywy działania projektantów, którzy w pojazdach zamiast oleju napędowego wykorzystywali silniki parowe. W rzeczywistości w tamtym czasie ta decyzja była najbardziej racjonalna. Po pierwsze, w warunkach powojennych Niemiec nie było innej alternatywy. Po drugie, silniki parowe z mocą do 500 koni mechanicznych przewyższały zdolności ówczesnych silników diesla. Należy przy tym wyjaśnić, że nawet dziś silniki wysokoprężne o podobnej mocy nie są jeszcze stosowane masowo w tego typu urządzeniach. Ponadto deficyty w Niemczech zniszczonych przez działania wojenne, podobnie jak w całej Europie, dotknęły też branżę paliwową. Tymczasem maszyny parowe do tankowania wymagały wody, drewna lub torfu na opał i tylko małej ilości oleju. Wówczas żadnego z tych składników nie brakowało. Twórcy gigantycznego pługa rozwiązali w ten sposób swój największy problem. Oldenburg przy pomocy traktorów z łatwością orał niekiedy twardą, bagienną glebę, a pracę dzięki swojej dużej mocy wykonywał dość produktywnie. Eksploatacja pługów z serii Mamut trwała do 1972 roku. Obecnie można je zobaczyć w muzeach maszyn rolniczych w Niemczech, gdzie wciąż zachwycają swoimi gigantycznymi rozmiarami. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce!